Piotr, gotowy? Jest. Sandro? Gada Pit, o! Ja. Wyszedł z mórz zimnych i pełnych prawie takich jak on, ale on był inny i dzielny i swą drogą iść zaczął i wspiął się na drzewa potężne, by chronić się i żywić, skąd zobaczył, jak wielki jest świat, jak może być życzliwy dlań. Zaczął wielbić ziemię, wielbić kamienie, zerkając w stronę drzew, wciąż z najczystszym sumieniem pielęgnował obszar, w którym żył. Obszar ten go żywi. Połączeni niewidzialną nicią mocy niemożliwych i trwało to w najlepsze, aż do momentu, kiedy przybył inny, choć ten sam, z przyczyn tych się poróżnili. I mimo że pierwszy pragnął, by tamten odszedł w zgodzie, to nie dało się już nic zrobić, nie spodobali się sobie i pierwsza krew jej smak uruchamia, wolę w nim chcę zdobyć więcej, nie mógł zagrzać miejsca już. Poszedłby rozprzestrzenić swą ideologię, nową wiarę, pierwszy topór, kij, do niego przywiązany kamień, pierwszy opór, a składzę pewny swej nadrzędności czas, by pokazać im coś, czego jeszcze nie widział świat. I tak nasz bohater tworzy panteony bogów wielbionych przez miliony kosztem milionów grobów. Kosztem milionów grobów. Ale nic. Ja, ale nic. Rozdział spory to aspory, w nim na strony są. Nasz faworyt biegnie z duchem czasu, po nich goni wciąż. Nie wiadomo, czym dokładnie się kieruje, ufam, ale w drodze swej rozważnie wykorzystuje bóstwa. I kwitnie nowy i postęp, i podstęp to wybitne, choć bezlitosne. Choć jednostek nigdy niby dyczyć to nie będzie, stań naprzeciwko mas, sam w pierwszym rzędzie. I nasz bohater od zawsze oddzielnie karmi się podziałem, karmi wstrętem, przekleństwem przez wieki całe. Gdzie to myślę, więc jestem myśli, więc chcę władać tym królestwem. A pamiętajmy, że on zawsze sprytny i chytry, zmienia bogów na cyfry i włada tym. Witaj w czasach nowożytnych, jak mamy się my. I co dalej z nim, pyta Gada Pit.